posterunek. Marsz! W tył, zwrot. Do nogi, broń. Spocznij. Dzisiejsza uroczystość, którą zorganizowaliśmy tutaj, miała swój początek od spotkania, które odbyło się 13 kwietnia, gdzie podjęliśmy taką wspólną inicjatywę tutaj wszyscy pracownicy cywilni wojska i kadra zawodowa, żeby po 12 latach po rozwiązaniu jednostki spotkać się wspólnie. I tym momentem kulminacyjnym właśnie jest dzisiejsze spotkanie tutaj przy tablicy pamiątkowej, która została przeniesiona z naszej jednostki, z koszar. Tablica, która zawiera nazwiska żołnierzy, którzy w latach 45-48 rozminowali tutaj ziemię pułtuskie, Mazowsza i oddali życie. My mieliśmy już to komfortową sytuację, że już tych niebezpiecznych niewypałów, bomb było mniej. Osobiście służyłem w batalionie od 90 roku do 2001 do rozwiązania. I postanowiliśmy tutaj co roku zbierać się i pamiętać o tych osobach, o kolegach też, którzy z naszego batalionu odeszli. Jak na spotkaniu, które odbyło się 13, naliczyliśmy, że już z naszych szeregów od 90 roku już nie żyje 11 osób. Także liczymy na wsparcie tutaj władz, miasta, powiatu, żeby pamiętać o saperach, którzy oddali to, co było najcenniejsze, swoje życie, żebyśmy my mogli po tej ziemi stąpać do świata. Warta baczność, warta na ramię, broń! Na prost, marsz! Warta, stój! Spocznij! Dziękuję wszystkim tutaj, dziękuję orkiestrze naszej tutaj pułtuskiej. Z naszą. A to nasze ostatnie spotkanie w sobotę. Nie wiem, to jest bardzo fajne. Ja bym tu żołnierz, a to jest. Jeszcze te zdjęcia, kolego. Jeszcze warsztat.
szafka tymi zorganizowana i wyjadła. Tak jest. Pana dowódcy, bo ja go miło miło pana poznać. Jest pan w ogóle wspaniałą osobowością. Nie, naprawdę. Wie pan, szlachetny, no, wspaniały człowiek. I tak miałem zaszczyt mnie spotkać. Dobrze, że się tu znalazłam, że miło, bo tylko pan słyszałam bardzo dużo i dobrych rzeczy. A teraz osobiście pana poznałam. Bardzo z tego tytułu się cieszę i życzę wszystkiego najlepszego. Dużo pomyślności, dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Dziękuję tak, bardzo. Tak, jak pan szlachetny. No właśnie, że pan to doceni. No, ja dziękuję serdecznie. To się życzę. Dużo zdrowia. Wszystkiego. Dziękuję.